nadal vlogmasa. Oj, chyba wyłączę tą choinkę. No może zobaczymy, jak to będzie. Przyszłam do Was z taką informacją. No miałam Wam we wczorajszych vlogmasach dwóch wrzucić ciasta. Niestety nie zrobiłam w ogóle żadnych przybitek. Niczego nie nagrałam, ponieważ nie zdążyłam. Ciasto po prostu zniknęło momentalnie. I tak naprawdę praktycznie nie mam ciasta w domu. Zostały mi takie pojedyncze kawałeczki, które zostały na talerzu. Poczekajcie chwilę. Musiałam wyłączyć choinkę. Także zostały mi pojedyncze kawałeczki takie na talerzu, które były na stole. Nic z większych kawałeczków już nie mam. Mówię, no ciasto się po prostu rozeszło momentalnie. Wiecie co, no u nas się dzisiaj dzień nie najlepiej zaczął. Ale wczorajszy, wracając jeszcze do wczorajszego, było naprawdę cudownie. Był mój brat rodzony, był z żoną i z dziećmi, był mój brat cioteczny i moja siostra cioteczna z całymi rodzinami, z dziećmi. Naprawdę dzieciaki się przecudownie bawiły, wymyślały przeróżne zabawy. Już dawno tak nie było. Ja kiedyś z moją bratową się, wczoraj śmiałyśmy się właśnie przy stole, że nasze święta jak się zaczynały, jak się chłopaki urodzili, bo mojego brata syn jest tylko o miesiąc młodszy od mojego Ksawerego. I tak samo mojego męża, siostry syn jest również młodszy tylko o miesiąc od Ksawerego. W jednym czasie urodziło się troje dzieci w naszej rodzinie. Także różnica żadna, ale były takie święta, pierwsze i drugie, pierwsze nie, drugie, były takie święta, gdzie chłopaki już mieli ponad rok, półtora roku i faktycznie była taka sytuacja, że i tak było chyba ze 3 lata z rzędu, że Wigilia to wyglądała tak, że było łamanie się opłatkiem, szybkie wrzucenie coś na żołądek i później każda z nas rozchodziła się do innego pokoju, bo chłopaki po prostu nie trawili swojego towarzystwa. Nie współgrali kompletnie ze sobą, byli niekompatybilni. No naprawdę to był Meksyk. Każda w innym pokoju, bo oni jak siebie widzieli, to płakali na swój widok. Także no to były takie zabawne święta. Zabawne i niezabawne. No wtedy nie było śmiesznie, ale teraz jak się to wspomina, no to faktycznie jest zabawnie. Wczoraj też tak właśnie wspominałyśmy, że w końcu nadszedł taki moment, że chłopaki się zamykają w pokoju. Był tam również ich brat cioteczny, co miał 5 lat i była niunia, co miała roczek, więc no i jeszcze jeden braciszek, co ma 2,5 roczku, 2 latka, no 2 z miesiącem. Także takie zróżnicowanie w wieku dość spore, no bo jednak chłopaki mają już po 10 lat. Ale przefajnie się wszyscy razem bawili, razem z najmłodszą niunią, także naprawdę było super. U nas przy stole też było super. Jak jednego dnia płakałam, że mi tak dużo jedzenia zostało, że co ja z tym zrobię? Mąż mówi, będę tydzień czasu jadł sałatki. Tak dzisiaj Wam jestem w stanie powiedzieć, że po wczorajszym dniu po prostu zeszło mi wszystko. Ja jestem tak przeszczęśliwa, jak ja nie lubię, jak ja się narobię i mi wszystko zostaje i niewiele schodzi. I nie dlatego, że jest coś niesmaczne, tylko dlatego, że po prostu każdy szybko zapcha się czymś pierwszym, drugim i już później siedzi i tylko czeka. I po prostu błogo sobie spędza czas przy stole i nie je, bo już na ten pierwszy rzut się zapchał wszystkim i niczym. Także ja się bardzo cieszę, że tak mi pięknie wszystko zeszło. Mówię, no dzisiaj mąż wykończył jedną sałatkę i to jest ostatnia sałatka. Nie mam kompletnie nic, nie mam, mówię, został mi jeden talerz ciasta, nie mam żadnych sałatek, nic. Wszyściusieńko, muszę pójść na zakupy, coś zrobić. Jedyne co to mam, obiady. No obiady, jeszcze zupa mi została troszeczkę, zostały mi schabowe z wczoraj, zostało mi kilka polędwiczek, nie schabowe, tylko pier z kurczaka, zostało mi kilka polędwiczek. Więc no troszeczkę jeszcze obiadę, myślę, że na dzisiaj i na jutro spokojnie mam, na pewno nie będę gotowała. Wędlinki mi troszkę zostało, ale na przykład cała wędlina, którą zrobiła moja mama, dała mi no sporo, tam było i karczku i kiełbasy swojskiej takiej, mój tata przywiózł od siebie. A tam najlepsza kiełbasa w Janowcu jest, mówię Wam, jak macie dojście do janowieckiej kiełbasy wiejskiej, to jest Także no wędlinka mi też zeszła cała, pasztet, którego mama mi sporo dała, bo prosiłam ją o pasztet, zrobiła bardzo dużo, po prostu wczoraj schodził jak świeże bułeczki.
przepyszny, nic mi nie zostało. Mówię, ja jestem po prostu przeszczęśliwa, w niebo wzięta, bo naprawdę to jest cudownie, jak po świętach w lodówce robi się pusto, bo to znaczy, że gościom wszystko smakowało, że goście nie wyszli głodni, bo często się tak zdarza, że wraca się z imprezy, niby stoły suto zostawione, a pierwsze, co się robi po wejściu do domu, to zagląda się do lodówki, coś by się zjadło. No, my czasami bywamy na takich imprezach, więc mówię, no tutaj jestem przeszczęśliwa, że jedzenie zniknęło, na pewno nikt głodny nie wyszedł. No a dzisiejszy dzień już niestety nie zaczął się tak kolorowo, ponieważ zbuntował się nam ekspres do kawy. Zrobiliśmy wszelkie możliwe czyszczenia, pomimo że wczoraj ani przedwczoraj on nie był w żaden sposób eksploatowany, bo poszło tylko kilka kaw espresso, a chodzi o to, że spinacz do kawy po prostu nam padł. Kawy poszły dwie czy trzy tylko z mlekiem, więc był użytkowany wręcz bym powiedziała jak na co dzień. Nie miał jakiejś zwiększonej dawki użytkowania, zresztą on nie powinien tak w ogóle reagować. No i co dzisiaj? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta kawa. No wszystkie wychodzą bez mleka. Robiliśmy przeróżne czyszczenia, takie jak zawsze, takie jak zalecane i jeszcze bardziej i wrzątkiem posparzałam wszystko. No nic, no trudno, koniec, nie będzie robił kawy, wydaje dziwne dźwięki, piszczy, skrzeczy. No i został już zapakowany i za chwilę pojadę z mężem odwieźć go do Lublina, więc czeka mnie dzisiaj wycieczka do Lublina. Odwieziemy go do serwisu. I nie będziemy już czekać znowu parę dni, bo to nie ma sensu, bo te parę dni to na kuriera później się straci, a i tak go trzeba wywieźć, i tak go trzeba wywieźć. Więc zapowiada się nerwowy miesiąc. Ja jak nie napiję się kawy z rana, a powiem wam szczerze, że się tak człowiek uzależnił od tej kawy z ekspresu, jak się ma ekspres. Ja póki ekspresu nie miałam, naprawdę ja każdą kawę rozpuszczalną wypijam, każdą. Nie było to dla mnie znaczenia, czy to jest kawa z Biedronki, czy z Tesco, czy Jacobs, czy Chibo, czy jakakolwiek inna. Naprawdę dla mnie kawa rozpuszczalna to kawa rozpuszczalna. Ale już w tym momencie odczułam solidnie to, jak ostatnio nie było ekspresu. Ja naprawdę chodzę jak bomba zegarowa. No nie daj Boże, nie tak się do mnie z rana odezwać. Mi ta kawa po prostu nie smakuje. Mało tego, ja przestałam w pracy pić kawę. W pracy piję herbatę, rano piję kawę w domu, bo mi tak przestała smakować rozpuszczalna kawa, jak nie jest z ekspresu. Więc nie wiem, chyba będę na stację po drodze, mam Orlena do pracy, będę zajeżdżała, a w Łęcznie chyba będę do Żabki latała. No mam kawałek drogi do tej Żabki, bo ona jest w połowie praktycznie Łęcznej, więc no Łęczna może nie jest jakimś wielkim miastem, ale no kawałek się trzeba przejść po tą kawę. No ale chyba nie będę miała wyboru, albo Orla, albo Żabka, gdzieś po tą kawę rozpuszczalną, po tą kawę z ekspresu będę musiała polecieć, bo ja nie wiem, czy ja kolejny miesiąc tak przetrwam. Ciężko mi jest, a ja bez kawy naprawdę nie funkcjonuję, ja nie myślę, nie, no ja jestem w ogóle nerwowa, jak ja się kawy nie napiję, to jest takie moje uzależnienie. I wiecie, co jeszcze wam chciałam powiedzieć, że chyba zawiodłam się troszeczkę na kosmetykach, jeszcze nie wiem na którym, podejrzewam w 90%, że jest to wina tego kosmetyku. Zrobiło mi się tutaj takie uczulenie, o, tu widzicie. Rano jeszcze miałam tutaj takie czerwone. Taki jakby liszej mi się zrobił. I wiecie co podejrzewam? Gdzie to jest? Że to jest od tego serum. Zdziwiło mnie to. Znaczy dziwi mnie to, jeżeli to będzie faktycznie od tego. Bo to serum zaczęłam stosować i zaczęłam też stosować ten nowy podkład Bourjois. Mniej więcej w jednym czasie. Ten podkład chyba za 3 dni wcześniej zaczęłam stosować, więc... Dzisiaj już odstawiłam to, muszę wykluczyć po kolei kosmetyki, zobaczyć co się będzie działo, bo takie zmiany mi się naprawdę nie pojawiały nigdy. Ja mogłam mieć zaczerwienienie, a tutaj też mi się na szyi zrobiła taka chropowata struktura i obstawiam, że to musi być od tego. Są to bardzo silne kosmetyki. O ile z kremu pod oczy jestem bardzo zadowolona, na razie póki co go stosuję, testuję, nie widzę żadnej reakcji. Wadą tych kosmetyków jest to, że bardzo nieprzyjemnie pachną. No zapach jest taki wręcz chemiczny, apteczny. No widać, że to nie jest krem Nivea, tak, że tutaj są w składach jakieś kwasy, obstawiam. Made in Korea, tu musi coś być silniejszego, bo one faktycznie fajnie działają, ale no w zapachu nie są ładne. To jest w ogóle takie serum, już wam pokażę. Ono ma taką konsystencję, nie wiem czy to zobaczycie. O, taka, to jest taka żelowa konsystencja. Fajnie to widać w kamerze.
Także dość przyjemnie się to ogólnie rozprowadza, bardzo szybko się wchłania, nadaje się również bezpośrednio pod makijaż, ale mówię, podejrzewam, że to jest wynikiem, znaczy to, co mam na buzi, jest wynikiem właśnie tego serum. Szkoda troszeczkę, jeżeli to będzie to, bo tak naprawdę ja to serum i ten krem pod oczy z tej serii kupiłam w Hebe w promocji 1 plus 1 za grosz. Normalnie to kosztuje 109 zł, tamten krem pod oczy kosztuje 119 albo 129 zł. Więc no krem jeszcze nie jest strasznie drogi, dlatego że tam jest 30 ml, czyli przeliczając na normalny to jest około 50 zł. Jest to drogo, jak najbardziej, to nie jest tani krem. Ale biorąc pod uwagę, ile kosztują kremy pod oczy, one są tak w granicach 35, 40, 50, 60. Ja wcześniej miałam z La Roche-Posay, tak się to mówi chyba. Z tamtego używałam tą serię R. No i za tamten płaciłam w dobrej promocji 69 zł. Czasami kupowałam na iPerfumy, czasami mi się trafiała taka promocja w Naturfarm. Ale z reguły zamawiałam gdzieś właśnie chyba na iPerfumy, tam chyba one wychodziły najtaniej. Także z tamtego też byłam bardzo zadowolona kremu pod oczy, bo te wszystkie inne, to poza tym Biotanikiem, co ostatnio Wam pokazywałam, w Denku jest też, no to te kremy mi się kompletnie nie sprawdzają. Ale mówię, no tym jestem załamana. Jeżeli to jest faktycznie to, kochane, to jest stówka, no. To jest pojemność 30 ml, ale to jest 100 zł. No, ja po prostu nie spodziewałabym się, że kosmetyki za takie pieniądze mogą uczulać. Ale wszystko wskazuje na to, że to jest to, więc ja to na razie odstawiam. Ja byłam zachwycona działaniem tego serum, ale muszę to na razie odstawić i poobserwować cerę, więc dzisiaj na pewno zrobię jakieś maseczki nawilżające na wieczór. Niedługo Wam pokażę też, nakręcę całą serię z maseczkami, bo ja mam bardzo dużo maseczek. Ale to już taki oddzielny chyba filmik zrobię. No nic, na razie się z Wami żegnam. Mówię, zaraz będę się zbierała do Lublina. Prosiłam męża, żebyśmy mogli się zjechać jeszcze do tego jubilera. Tam jest kawałek drogi, bo my tam mamy około 80 km, ale chcę sobie zrobić kolczyki, bo już dzisiaj uszy puste, nie mam żadnych kolczyków. Strasznie mi brakuje w tych, co ostatnio chodziłam, które wymieniałam. Już mi się, no źle mi się w nich strasznie chodzi. One się strasznie powyginały. Mam troszeczkę złota, chciałabym to poprzetapiać, zrobić sobie coś swojego, jakiś wzór ładny, coś, z czego będę zadowolona, coś, co mi nie będzie spadało, więc zapięcie od drugiej strony. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No i chcę przerobić tą moją bransoletkę do łańcuszka, tak jak Wam już wcześniej pokazywałam. No bo mówię, no dostałam przepiękny prezent, który po prostu leży bokiem i chcę go do tego mojego łańcuszka. Gdzie jest ten mój łańcuszek? Do tego łańcuszka chcę sobie zrobić taki sam i tą przypinkę właśnie z tamtego. Także zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj z mężem pojechać, czy jednak przełożymy to na inny dzień. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest jedyny taki dzień, gdzie mój mąż dzisiaj nie pracuje. Powiedział, że po świętach nie idzie do pracy, chłopaki też mają wolne. Dzisiaj firma nie pracuje, więc jutro pewnie też nie będzie pracował. Niedziela, taki dzień teraz odpoczynku po tych zabieganych świętach i wszystko się skończyło. Święta się skończyły. Powiem Wam szczerze, to jest czas takiej gonitwy do tych świąt, tych przygotowań, ozdób, robienia tych wszystkich potraw, stania w kolejkach, te zakupy. No i to jest tak naprawdę na 3 dni. Ale to są tak wspaniałe 3 dni, że ja mogłabym takie święta robić w każdym miesiącu. Naprawdę, wczoraj byłam już tak zmęczona. Goście mi pojechali o godzinie 19, więc posiedzieli wszyscy, byli od 13 do 19, także to naprawdę jest fajnie, długo. Każdy wyszedł uśmiechnięty, uchachany. Było naprawdę tak wesoło, ale powiem Wam szczerze, że ja o 20 położyłam się już do łóżka, nastawiłam tylko jedną zmywarkę, ogarnęłam ze stołu, pochowałam co jeszcze było do pochowania. Ogarnęłam tylko stół, przestawiłam, żeby już nie kolidował tu w nocy przy kanapie. I wiecie co? Położyłam się o 20 i zaczęły mi się zamykać oczy godzinę po tym, jak wyszli goście. Chyba z moje zmęczenie się dało we znaki, bo jednak sporo przyszykowałam rzeczy, sporo zrobiłam. I tak naprawdę
Włączyłam sobie Vlogmasa, bo zobaczyłam, że Karolina Myśliwiec wystawiła nowy film wczoraj na kanał. Zaczęłam oglądać i pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że nie obejrzałam do samego końca jej Vlogmasa. Z reguły to było tak, że jak ktoś mi tam przeszkadzał, to przerywałam, wracałam za chwilę, a ja po prostu wczoraj nie miałam siły, leżąc w łóżku, obejrzeć tego Vlogmasa do końca i padłam. Padłam wczoraj po 20. 20 bodajże 35, jak ja już spałam. No już koniec, bateryjki mi się wyczerpały, ale całe święta były przecudowne. Moim zdaniem warto się tak poświęcać tylko dlatego, żeby spędzić ten czas razem. No pewnie jakbym mniej zrobiła, to też by gorzej nie było, ale mówię, no ja lubię, ja mam takiego powera do szykowania, pod warunkiem, że mam dla kogo szykować, że wiem, że się spodziewam, im więcej gości, tym lepiej moim zdaniem. Tylko no warunki mieszkaniowe nie zawsze na to pozwalają. No nic, na razie dziękuję, jeżeli się już dzisiaj nie odezwę, to do zobaczenia jutro. Ale postaram się jeszcze odezwać. Zapraszam Was również do subskrypcji, jeżeli jesteście moimi nowymi, jeszcze nie subskrybentami. I do usłyszenia, do zobaczenia później. Pa. Albo później, albo jutro. Pa. Wszystko wskazuje na to, że tą partyjkę wygrywa Ksawery. Przewaga punktowa. Hej kochani, wcześniej Wam wspominałam, że się dzień zaczął pechowo, bo się nam popsuł ekspres do kawy. Udało nam się odwieźć ekspres do naprawy i zobaczcie, dali nam w zastępstwie następny, nowy, cudownie. Będzie kawa codziennie, będzie dobry humor. Do zobaczenia, do jutra, pa!